kiedy wybierałam tą drogę, nikt by nie przypuszczał, że zajdę nawet w 1/10, że ona będzie taka przynajmniej w 1/10, w jakiej była. Wybrałam wtedy, jako 15-latka, wybrałam najmniej fascynujący, najmniej opłacalny, najbardziej ryzykowny i w ogóle no, takie wybrałam takie drzwi, że no, moja mama przez wiele lat szoku wyjść nie mogła. Zawsze byłam taką ulubioną, bo najmłodszą córeczką tatusia. Bez niego się nigdzie nie chciałam ruszyć, nie lubiłam chodzić do przedszkola. A pracował właśnie na tej dużej górze, więc często chodziliśmy na nogach. Ja byłam bardzo małą dziewczynką, ledwo uczyłam się chodzić. A to ciężka, duża góra, godziny trzeba iść pod górę. On dawał mi fory, ale bardzo małe. I często tylko pytał, obracał się i pytał, Justysia, gdzie jesteś? No idę, już idę. Tak mijały mi lata i nogi bolały bardzo. Piekły tak jak teraz na Alpe Czernis. No ale widocznie dały jakiś rezultat. Mój tusz do domu! Byłam bardzo szczęśliwym dzieckiem, ale bardzo dużo pracowałam, bo takie jest życie na wsi, zwłaszcza w takich górskich miejscowościach. Wszystko się robi ręcznie, wszystko robi cała rodzina. Oczywiście obciążenie jest dostosowane do tego, ile masz lat i co potrafisz, ale obowiązki tutaj, jak i wszędzie w tych okolicach są podobne, więc no w tym momencie aktualnie moi rodzice są gdzieś tam na polu i pracują, więc tak to wygląda. Ja mam trochę osobisty stosunek do samej Justyny, ponieważ ja mieszkam bardzo blisko Justyny. Jestem mieszkańcem Kasiny Wielkiej. Dosłownie mieszkam od niej rzut kamieniem. I Justynę znam od dziecka praktycznie, ponieważ ja obserwowałem Justynę bardzo wiele lat. Przez to, kiedy ona zaczynała, to nawet to było taki ewenement, że podczas nawet świąt ona potrafiła biegać, nie zważając na to, że po prostu ludzie wtedy wypoczywają, bawią się, cieszą. Ona nie zmarnowała żadnej chwili, no ale ona po prostu ten trening zawsze systematycznie wykonywała, a przy tym no, trafiła na wspaniałego trenera, który odpowiednio pokierował jej nie tylko, ale generalnie jej rozwojem psychofizycznym i tak dalej. Dali mi jej narty, zaczęli mi ją brać i tak dalej. No to wzięli mi ją na zgrupowanie do Załęża, tu jest tam jezioro Rożnowskie, tam są takie trasy, takie ścieżki, no to ja mówię, Justyna, nie umiesz jeszcze biegać, no to tak na takie płaskie sobie biegaj. A tam były takie jeszcze podbiegi i zbieg. No to ona to chwilę po płaskiej poszła do góry, ja mówię, Justyna, wywrócisz się. Jak walnęła orła, to normalnie salto zrobiła do przodu, rozbiła obydwa kolana, obydwa łokcie. Znaczy nie, ona nawet na nartach, ona stać nie umiała nawet. W ogóle stać na nartach nie umiała. Chodziła tylko tak. I wtedy jak mi powiedziała, że chce być mistrzem Polski, to do końca życia będę pamiętał moment w Uścikach Dolnych, tam jest ten dyplom, jak zdobyła Mistrzostwo Polski. Nigdy żadnemu zawodniczce przede wszystkim nie kupiłem kwiatów w takim wieku. Kupiłem mi 7 pięknych róż, przyszedłem do niej, dałem mi te róże i mówię, Justynko, co? Co powiedziałeś na targu? Będziesz biegać jak mistrzem Polski. Ona się popatrzyła tak na mnie, tak jak czasem ojciec się patrzy na córkę i mówi, proszę pana, jak powiedziałam, tak zrobię. I poszła do szkoły sportowej i to jest najlepszy mój dzień w życiu, że powiedziała, że będzie biegać dalej. Wjechałam na miejsce parkingowe. Ale bardzo dobrze, wiesz gdzie stawać będziesz kiedyś. Dzień dobry. Tylko nie wiem, czy taka funkcja cię będzie satysfakcjonowała. Dzień dobry. Ja będę. No.
nie? Nie, no tam sami święci. Tak? Sami nie, nie. Będzie. Święta, proszę pana. Nie, nie była. To. Justyna była zdyscyplinowana, ale kiedy wracała do klasy, chciała się podzielić swoimi wrażeniami i przeżyciami z pobytu. Miała grupę swoich przyjaciół, więc nie było kiedy, bo był rano trening, później były lekcje, to chwilowa, pięciominutowa przerwa, to jest za mało. Więc na lekcji u swojej wychowawczyni z języka niemieckiego postanowiły sobie porozmawiać i swoje przeżycia po powrocie przekazać i stąd tam jest taka dosyć duża grupa młodych przyjaciółek, które pisały za karę, bo rozmawiały na lekcji, że nie będą rozmawiać 100 razy. Taka była kara wtedy. Oczywiście kojarzę, pamiętam bardzo dobrze ten dzień. Wróciłam z jakiegoś obozu sportowego i ten ręka mnie bolała bardzo. To pamiętam najbardziej. Zwyczajna, przez to wydaje mi się, że ma bardzo ciężki charakter. Nie wszyscy ją lubią przez to. To pokazuje to na treningach, na zawodach. Wydaje mi się, że dlatego. Łatwe życie na pewno, ale sprawia mi wiele przyjemności, kiedy mam bardzo ciężkie treningi w górach, biegam, ludzie mi dopingują. Nie wiem dlaczego, ale jestem w moim kraju bardzo, bardzo lubiana i tą sympatię właśnie tutaj w górach najbardziej czuję. Objawia się tym, że potrafi, nie wiem, 15 minut zmienić się z uśmiechniętej na bardzo złą i nie wiadomo dlaczego, na przykład. Jest zołzą? Uparta? Taka zołzowaty charakter uparty. Góralski. Coś takiego. Już niedługo się przetrze. Na szczęście Justyna nie jest moją żoną, a razem współpracujemy. Widzimy efekty naszej współpracy i dlatego na pewno wytrzymaliśmy. A no, pan ma rację, że z żoną 7 lat wytrzymać to nie takie łatwe. No. Nie, to chodzi o pracę i tak jak jeszcze raz powtarzam, że cały czas mamy postęp, mamy radość z tej pracy, bo widzimy, że daje efekty i że idziemy za każdym razem do przodu. I to na pewno nas wspiera i pomaga nam pracować razem. Na pewno mam dużo cech indywidualisty, na pewno, ale bardzo lubię przebywać z ludźmi, jestem towarzyską osobą, choć tak, trenuję sama w większości, mam Maćka, ale jednak to jest taka nie stuprocentowa, nie na każdym treningu jesteśmy razem i jestem samotnikiem uwielbiającym ludzi. Tu się właśnie w tym przypadku łączenia uprawiania sportu i przygotowania pracy doktorskiej bardzo wyraźnie widać jej osobowość. Silną osobowość, która postanowiła sobie, że dochodzi do celu. Celem jej jest wysokie wyniki, medale olimpijskie i celem jest również po igrzyskach obrona pracy doktorskiej. To charakteryzuje Justynę.
co najważniejsze? Dużo trenować. Bardzo dużo trzeba trenować. Jak byłem studentem, to już wtedy była bardzo wysoka korelacja do jedynki w czasie treningu i wyniku. Zawodnicy, którzy dużo trenowali w czasie, osiągali zdecydowanie lepsze wyniki niż zawodnicy, którzy mniej trenują w czasie. I to, moim zdaniem, to jest najważniejsza filozofia, że nie można osiągnąć wyniku leżąc na kanapie. Musi być bardzo ciężki i objętościowy trening. Te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam się pojawiały, nowe medale, to, co się zdarzyło w moim życiu, nie było nigdy zaplanowane, samo przychodziło. I dlatego teraz tak samo wiem, że jest kilka dróg, którymi mogłabym pójść, ale jak dojdę do drzwi, to wtedy któreś po prostu otworzę.